rozróżnają od 20 paru lat. Jestem w sektorze bankowym, a niektórzy może wiedzą na tej sali, że przed 20 laty tworzyłem Fundację Hennenberga i byłem jej pierwszym prezesem, więc obserwuję ten świat biznesowo, społeczny od dłuższej perspektywy i powoli już mam wrażenie, że znałem tego Hennenberga osobiście, który stał się symbolem pewnej funkcji społecznej. Tak na marginesie, sięgając właśnie potem przykład sprzed 50 już prawie lat, 45 w tym roku kończy Bank Handlowy w Warszawie, to Hennenberg, czyniąc swoje działania publiczne, czynił to zarówno jako osoba prywatna z własnej kieszeni, jak również jako właściciel różnych przedsiębiorstw i banków. Tak więc to rozgraniczenie pomiędzy dobroczynnością osobistą bankiera, kapitalisty, jak to nazwiemy, jakim określeniem, a realizowaniem tej funkcji poprzez instytucję, którą posiada, jest dość istotnym rozróżnieniem i czasem warto, szczególnie w badaniach, rozdzielić, bowiem my często nie rozróżniamy i nasz model ekonomiczny jakby myli pojęcia, czy działam i działamy na rzecz interesariusza, jakim jest akcjonariusz, czy działamy w interesie firmy, przedsiębiorstwa, instytucji, które, że tak powiem, te środki wyasygnowują. Na to powinien odpowiedzieć zarówno system podatkowy, jak i pewnego rodzaju zgoda społeczna. Ale mam dwa pytania do pana redaktora, bo on pracuje w słowie, pisze w słowie, rzeźbi w słowie, więc rzeczywiście to jest pewny problem pojęciowy. My jesteśmy w ogóle chyba w tej chwili owładnięci jakąś taką hybrydowością, to wcale nie tylko Putin z wojnami, ale hybrydowością pojęciową, czy takim fusion, albo postpolityką. No bo zobaczcie państwo, społeczna odpowiedzialność instytucji publicznych, no to jest jakaś taka masłomaślana. No bo instytucje publiczne z natury stają mają być społecznie odpowiedzialne, no bo są częścią instytucji publicznych, która, kto nadzoruje, no słowo musi paść, politycy. Politycy są odpowiedzialni za instytucje publiczne. Oni są ich dysponentami, właścicielami, nadzorcami, menedżerami, czyli przecież one będą tak bardzo odpowiedzialne, jak ich polityków wybierzemy. No ani lepsi, ani gorsi. To jest po pierwsze. Po drugie, i to jest chęć jakby uporządkowania pewnej kwestii, jeżeli byśmy poszli tak daleko, w NBP akurat to słowo używa sam prezes, w naszym turbokapitalizmie, w naszym bardzo takim, bym powiedział, radykalnym modelu rozwoju kapitalistycznego, no to wszystko jest urynkowione. No, dlaczego? Dlatego, że myśmy bardzo jasno podzielili świat na instytucje publiczne i na spółki prawa handlowego. Terpim mandatu. Nie ma trzeciego rozwiązania. Albo jesteś spółką z o.o., albo spółką akcyjną, albo jesteś instytucją stworzoną z mocy ustawy do realizowania jakiejś funkcji. Jeżeli wszystko jest rynkowe, wszystko jest konkurencyjne, no to wszystko musi podlegać normalnym prawom konkurencji i wtedy ta odpowiedzialność społeczna jest pewnego rodzaju formą konkurencji. Tworzenie wizerunku, bo jednak, przepraszam, już upomniał tego turbo, czy tego fusion, czy tej hybrydy, nie rozróżnimy PR-u od społeczna odpowiedzialność. Nawet nie próbujcie. I to mówię jako facet z pewnym doświadczeniem. Na tej sali siedzą ludzie, którzy tak naprawdę, jeżeli popatrzą w jakiej szufladce mieszczą się koszty ponoszone przez firmy na działalność tak zwaną dobroczynną, czy tak zwaną dobra publicznego, czy charytatywnego, no to w istocie to jest funkcja PR. To jest funkcja budowania wizerunku i konkurowania tym wizerunkiem, no bo to jest jak gdyby najistotniejsze w tym wszystkim. Więc jest pytanie, czy warto w ogóle o to kopię ruszyć, to znaczy za wszelką cenę jak gdyby to rozdzielać. Czy to tak zwane chcieństwo prezesa, no bo tak złośliwie mówiąc, czasem to tak jest, zabiegamy o jakiegoś prezesa, żeby tak według własnego uznania przeznaczył jakieś środki swojej firmy albo fundacji, którą stworzyła jego korporacja czy firma, jest jego osobistą decyzją, czy jest działaniem w interesie firmy, którą reprezentuję. Akurat to było najbardziej widoczne w sektorze bankowym. Rozumiem pana krytycyzm. Mogę się do niego przełączyć i posypać nawet popiół, jeżeli pan sobie życzy, w banku centralnym, który akurat w innym tu nie jest. Ale powiedzmy sobie uczciwie, sektor bankowy i w ogóle sektor finansowy był awangardą, szpicą tego sposobu transformacji, no bo on jak najszybciej stał się częścią globalnego trendu, globalnych rozwiązań i trudno się temu dziwić, że akurat banki tak agresywnie postępowały, także dbając o swój wizerunek, o swoje działania. Więc wracając jak gdyby do naszych baranów,
Chciałoby się powiedzieć tak. Jeżeli ja dzisiaj idę do urzędu dzielnicy, jestem zameldowany na woli, wchodzę na salę i jest napisane biuro obsługi klienta. To ja się tak zastanawiam zaraz, to znaczy jestem klientem w urzędzie dzielnicy. Jestem obywatelem. Ja wybrałem was radnych, was prezydentów, was posłów, no to ja nie powinienem być tu klientem. Ja jestem normalnie interesariuszem, mającym nawet pewne prawa, prawie że akcjonariusza na tym celu. Więc jeżeli my nie rozdzielimy tego jednak jakąś jasnym rozgraniczeniem, że społeczna odpowiedzialność biznesu, nieważne, czy to jest kraj anglosaska, czy to jest nawiązanie do Kranenberga, czy to jest jakaś, bym powiedział, czynność związana z aktywnością przedsiębiorcy, inwestora, to jest zupełnie co innego niż spełnianie standardów, o których mówił Pan Piotr, przez instytucje publiczne. No to te standardy albo są zapisane w ustawie, albo ich nie ma. To jakby to powiedzieć, trudno wymagać, ażeby urzędnik spółki prawa handlowego Telewizja Polska, spółki prawa handlowego Poczta Polska, czy innych spółek prawa handlowego, kolejowych, nie wiem, energetycznych i tak dalej, które konkurują na rynku, kierował się ustawą o zamówieniach publicznych, które co? No chcą, ażebyś wybrał najniższą cenę. No to co jest najwyższym komponentem większości usług? Koszt pracy. No to wracamy do punktu wyjścia i cała nasza dyskusja staje się poniekąd bezprzedmiotowa. Moje pytanie do doktora Wosia, bo jednak tam jest problem pojęciowy i ustrojowy. Czy nie popełniliśmy błędu, jak gdyby w naszym modelowym rozwiązaniu, myląc w pewnym momencie pewne pojęcia, albo świadomie doprowadzając do ich ze sobą połączenia? Dziękuję bardzo.